Rodzinie dysfunkcyjnej. No to sprawia, że my jako dzieci w takiej rodzinie musimy po prostu przetrwać. A żeby przetrwać, zaczynamy Wytwarzać sobie pewne takie y, możliwości zaadaptowania się w tej rodzinie. 90% naszej dorosłości niestety zależy od tego, z jakiego domu wyszliśmy, na jakich schematach byliśmy wychowani. To jest pokolenie, które tak bardzo jest sfokusowane na przykład na swojej karierze, czy na tym, co chce osiągnąć. No, że to są tacy ludzie, którzy są bardzo samotni. Jeżeli wychowujesz się w domu, którym dostajesz miłość, akceptację, opiekę za to, że po prostu jesteś dzieckiem i jesteś szanowana, Twoje granice są szanowane, jesteś uczona, jak na przykład powiedzieć nie, no to idziesz w życie i to jest dla ciebie czymś naturalnym. I niestety te trzy strategie, takie typowo oparte też na naszych instynktach, czyli na tej właśnie woli przetrwania, przeżycia, to jest coś, czego my się w dzieciństwie uczymy. Co tu zrobić, żeby tak się nie działo? I niestety, żeby to się wydarzyło, to zazwyczaj. Cześć, witam Was w nowym odcinku podcastu Rozmów w Tresie. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Iloną Gołębiewską, autorką książek, między innymi nowej książki Niewierni. Będziemy rozmawiać o samotności, o tym, jak nasze dzieciństwo ma wpływ. Wpływ na nasze dorosłe życie. I myślę, że w tej rozmowie każdy z was znajdzie coś dla siebie. Ale zanim przejdziemy do tego podcastu, to chciałam Was serdecznie prosić, żebyście subskrybowali mój kanał na YouTube czy na Spotify, u. aż 85% z Was, którzy regularnie oglądacie, słuchacie moich rozmów na YouTubie, nie subskrybuje mojego kanału i bardzo bym chciała, żeby ta liczba się zmniejszyła, to naprawdę wspiera mój rozwój i sprawia. Że mogę dalej kontynuować robić to, co robię i mam nadzieję, że inspiruję czy inspirować Was dalej tymi rozmowami. A teraz zapraszam już, już Was do tego odcinka. Ilona, bardzo mi miło Ciebie tutaj gościć w rozmowach w Dresie. Dzień dobry, również mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Będziemy rozmawiać. No, właśnie, trochę będziemy rozmawiać o Twojej książce, ale tak naprawdę nie do końca, dlatego że taki wątek, który myślę jest bardzo ciekawy do, do poruszenia i zastanawiam się, dlaczego on był taki ważny dla Ciebie, na tyle ważny, żeby ten wątek w tej książce umieścić. To jest temat samotności i nie spoilerując książki, ale ta samotność jest taka bardzo wielowymiarowa, dlatego że zarówno główna bohaterka, która jest, no, można by powiedzieć, dzieckiem jeszcze, czuje to osamotnienie z różnych powodów, o których zaraz powiesz, ale tak sobie myślę, że jej tata również w jakimś stopniu jest osamotniony w tym wszystkim, co, co przechodzi. I tych bohaterów to osamotnienie w, w różny sposób, ale y, dotyczy. Dla, dlaczego to było, to był tak ważny wątek dla ciebie? Myślę, że ten wątek pojawił się tak naprawdę nie na dzień dobry jako pomysł, tylko w ogóle wyszedł w trakcie pisania powieści, ponieważ no, sama powieść miała powstać na kanwie prawdziwych wydarzeń, i tak rzeczywiście się stało. I jakby sednem miały być te wydarzenia. No ale wiadomo, że skoro są wydarzenia, to są też ludzie, są emocje i rzeczywiście jak już pisałam tę powieść i byłam gdzieś tam po trzech, czterech pierwszych rozdziałach, no, to zauważyłam to, co Ty mówisz, że tak naprawdę mam tych bohaterów. Ktoś, kto przeczyta książkę, może ich zupełnie w różny sposób ocenić, ale rzeczywiście na jakimś takim etapie, tym takim wspólnym punktem, który ich łączy, jest rzeczywiście samotność. Mamy tutaj główną bohaterkę Lenę, która, no jak poznajemy ją, ma te 13-14 lat i, i, i wyżej. No, I Lena przede wszystkim jest samotna wielowymiarowo. Ponieważ y, przede wszystkim, jak jest taka mała, jest dzieckiem, umiera jej mama z powodu choroby nowotworowej. To jest pierwszy rodzaj samotności, przeogromna no, ogromna tragedia dla małego dziecka. Drugim rodzajem samotności jest to, że Lena z rodzicami wcześniej przeprowadza się z Polski do, do Anglii, do Londynu. Więc jest to zmiana miejsca zamieszkania. Więc kolejna samotność, ponieważ na nowo musi gdzieś tam ten swój świat budować, poznaje nowych ludzi, całe otoczenie i tak dalej. Natomiast po śmierci mamy tata bardzo się stara, ale do pewnego momentu bardzo sobie nie radzi ze śmiercią żony, nie radzi sobie z wychowaniem córki. No i niestety wybiera bardzo destrukcyjny jakby rodzaj ukojenia tego bólu i sięga po alkohol. No Ten alkohol rzeczywiście zaczyna odgrywać ogromną rolę. W jego życiu jest numerem jeden. Sprawia, że z takiej rodziny, której się dobrze wiodło i która miała gdzieś tam perspektywę na fajne, dobre życie, no okazuje się, że muszą tak naprawdę tego wszystkiego się pozbyć, zrezygnować, bo właściwie to stracili. On to stracił. No i gdzieś tam lądują na obrzeżach Londynu, w takiej dzielnicy, no, gdzie pojawiają się właśnie bankruci, osoby, które sobie nie radzą z życiem, no, które stać przede wszystkim na wynajem jakiejś tam małej chałupki, ewentualnie dostają to z opieki społecznej. Więc no, tak zmienia się życie Leny. Później pojawia się w jej życiu macocha, która przynosi kolejną samotność, ponieważ nie akceptuje Leny. Szczególnie, gdy sama rodzi dziecko. Także tej samotności jest tam bardzo, bardzo dużo. Jest ona wielowymiarowa. No i przede wszystkim też myślę, że skłania nas, czytelnika, też do zastanowienia się nad nami, jak u nas wygląda to w rzeczywistości. Czy my jesteśmy samotni na przykład w rodzinie, w związku, w relacji, czy, czy jednak nie, ponieważ no jak się czasami tak sobie przyjrzymy, to może zrobić się niewygodnie, mm. bo. Okaże się, że wcale tak dobrze nie jest, jak nam się wydawało. Tak, i w ogóle ja miałam takie przemyślenia, czytając tą książkę, że to nie jest pewnie odosobniony przypadek, przypadek Leny na pewno nie jest, i że z tymi wieloma aspektami, o których Ty teraz tutaj wspomniałaś, dużo osób może się utożsamić, bo wyjazd za granicę jeszcze, jeszcze niedawno teraz trochę to się zmieniło ale ta taka emigracja za granicę najczęściej jeszcze kilka lat temu była za lepszym życiem i sama emigrowałam więc wiem jak to wygląda często było tak że najpierw przeprowadzał się na przykład ojciec mm. szukając pracy często wtedy ta rodzina była gdzieś tam no Żyjąca na dystans, i później rzeczywiście ta rodzina dołączała, ale to oznaczało dokładnie to, o czym ty powiedziałeś. To jest tak naprawdę zaczynanie nowego życia w obcym kraju, gdzie najczęściej towarzyszy, nas, na, towarzyszy nam inny język. Hmm. Nawet jeżeli to było gdzieś w obrębie teoretycznie Europy, czyli blisko, to, to jest mimo wszystko zupełnie inny kulturowo kraj i zupełnie inne zachowania. Więc to jest jeden aspekt. E, ten aspekt dorastania w domu, gdzie jest alkohol, to tak jak rozmawiałyśmy przed naszą rozmową, jest bardzo dużym problemem cały czas u nas w kraju. No i, i trzecia rzecz, o której też wspomniałaś tutaj czyli ta trochę patchworkowa rodzina to jest też taki aspekt, który, myślę, budzi dużo problemów, generuje dużo konfliktów i może generować też tą samotność. Co przy statystykach, na przykład rozwodowych, znowu hmm. wydaje się być problemem dość uniwersalnym, tak? I, e, I oczywiście pewnie się zdarzają takie sytuacje, gdzie ta macocha jest wspierająca i ta rodzina super się ze sobą dogaduje, ale myślę sobie, że w większości przypadków to tak od razu nie wygląda. Więc to są takie rzeczy, z którymi myślę, że dużo osób jest w stanie się. Utożsamić i tym samym co powiedziałaś, zastanowić się trochę nad, nad swoim życiem. A czy w tej książce jest coś, z czym ty personalnie jesteś w stanie się utożsamić? No, takie pytanie trochę mm, mocne. Mm. Na pewno jestem w stanie utożsamić się właśnie z tą kwestią alkoholu. Może nie tyle w najbliższej rodzinie, tylko w ogóle jest to dla mnie taki temat dosyć wrażliwy. Znaczy, ja jestem na niego wrażliwa, ponieważ zarówno w swojej pracy zawodowej, jak też jako człowiek obserwuję, jak bardzo alkohol ma wpływ na nasze życie. No mówię, takie mam powiedzenie, że alkohol w naszym narodzie to jest taki właśnie ogólnonarodowy środek znieczulający. To było jest i no niestety chyba jeszcze dosyć długo będzie. Pracuję z dziećmi, które są właśnie z rodzin alkoholowych, pracuję z dorosłymi, które z ta, którzy z takich rodzin pochodzą. No, mam znajomych, sama też wychowywałam się w dosyć małej miejscowości, w małej gminie, gdzie to było no, takim powszechnym zjawiskiem. No, ja jestem już z tego starszego pokolenia przełomu. Natomiast tak jakby widzę, że za wiele się nie zmienia. My oczywiście mamy teraz nową narrację, dużo mówimy o alkoholu i tak dalej, ale to wciąż jest obecne. Więc tak mnie prywatnie tak dotyka właśnie kwestia alkoholu i tego, że jest on tak bardzo powszechnie dostępny. No oczywiście gdzieś tam od 18 roku oficjalnie, ale z tym jest bardzo, bardzo różnie. Więc rzeczywiście to jest taka kwestia, która mnie dotyka. Co do samotności takiej nastolatki, ja myślę, że też w jakimś sensie byłam trochę taką samotną nastolatką, ale wynikało to z zupełnie innych powodów. Raz, że wychowywałam się w takiej bardzo męskiej rodzinie, no zawsze oczywiście gdzieś tam było marzenie, jakieś siostrze i tak dalej. Tych mężczyzn było dużo, ale to też nie byli tacy mężczyźni, którzy pełniliby rolę taką ochraniającą czy wspierającą, tylko no przeciwnie raczej. Tak kobiety nieliczne, które w tej rodzinie były, mówiąc kolokwialnie, ogarniały rzeczywistość. Mm. Więc nie było takiego wzoru mężczyzny, który wspiera, który prowadzi przez życie, organizuje, raczej taki wzór mężczyzny, który no na przykład obwinia za podjętą decyzję, zrzuca winę i tak dalej, więc no, ta samotność wiązała się z tym i oczywiście przełożyła się na moje też dorosłe życie, bo ogólnie uważam, że te 90% naszej dorosłości niestety zależy od tego, z jakiego domu wyszliśmy, na jakich schematach byliśmy wychowani, jaka była rola ojca, jaka była rola matki i do momentu kiedy tak świadomie jakby nie nazwiemy pewnych wydarzeń w naszym życiu czy pewnych sytuacji, emocji, których doświadczyliśmy, że po prostu powiemy, że tak w moim życiu wydarzyło się to i to, doświadczałam tego i tego. Ktoś mnie skrzywdził, ktoś źle mnie wychowywał, ktoś wpajał mi różne jakieś dziwne schematy, myśli, ktoś mnie na przykład wychowywał lękowo, ale mnie straszył po prostu. Mhm. No to w ogromny sposób przekłada się na nasze życie, i dobrze jest, jeżeli w pewnym momencie tego życia dorosłego w sposób świadomy się nad tym zatrzymamy, zastanowimy i jeszcze postanowimy coś z tym zrobić. Ale niestety, żeby to się wydarzyło, to zazwyczaj też w tym dorosłym życiu musi się coś wydarzyć. Bardzo często jest to sytuacja tak zwana graniczna, że na przykład nam samym się coś przydarzy. Poważna choroba, wypadek, jakieś takie bardzo traumatyczne zdarzenie w życiu, jak na przykład rozwód, bardzo zła, toksyczna relacja, nie wiem, pobicie takie coś bardzo, bardzo złego. Bardzo często takie sytuacje no, są takim zapalnikiem do tego, żeby powiedzieć, hm, no, nie jest tak różowo, nie jest tak dobrze, jak myślałam, i co mogę dalej z tym zrobić. I to jest ogólnie plus. W sumie taki pierwszy na dzień dobry, że dana sytuacja po prostu pozwala nam no jednak to życie trochę zmienić. I w moim życiu takiej sytuacji było sporo. Hmm. No jedna taka największa była kilka lat temu, może na razie nie chciałabym o tym mówić, ale rzeczywiście zupełnie jakby zmusiła mnie do tego, to była kwestia zdrowotna do tego, żeby zatrzymać się i zastanowić się nad swoim życiem, no bo stwierdziłam, że najlona tak dalej no nie, nie pociągniesz już długo, więc no to są takie sytuacje, kiedy już wiemy, że no ten limit został osiągnięty. Zresztą organizm już nam daje znać, że, że, że dalej się tak nie da funkcjonować. No i wtedy zaczynasz szukać. Hmm. I nagle zaczynasz grzebać w tej przeszłości, w tym wszystkim. Chociaż gdzieś tam instynktom nie wiedziałaś, że różne rzeczy w domu rodzinnym, czy w życiu prywatnym były nie takie, jak, jakie powinny być. No ale, tak jak mówię, raczej trzeba dojść do takiego momentu, który... No, w jaki sposób nam, nas zmusi do tego, żebyśmy my jednak się nad sobą, nad swoim życiem wreszcie zatrzymali i spojrzeli z takiej perspektywy. Ja kiedyś usłyszałam takie zdanie, co prawda ono chyba było w języku angielskim, więc nie wiem, na ile trafnie mi się udaje i ładnie przetłumaczyć na język polski, ale że zmiana dzieje się wtedy, kiedy pozostanie w miejscu, w którym Jesteśmy dzisiaj, jest dużo bardziej przerażające niż ta perspektywa zmiany. I, I rzeczywiście coś w tym jest, że czasami musimy dojść, tak jak powiedziałaś, do takiego naprawdę ostatecznego momentu, żeby coś zmienić. Ale my też często, jako dorośli, gdzieś powielamy, chcąc, nie chcąc, mimo że zawsze mówimy, nie będę tak jak. Taka jak moja mama, nie będę taka jak, tak, taka jak mój tata. Bardzo często, mniej lub bardziej świadomie, ale powielamy te schematy. I to również dotyczy pewnie osób, które się wywodzą z domów, gdzie był problem z alkoholem. Ty pracując, czy obserwując, zarówno dzieci, jak i, i dorosłych, którzy gdzieś tam się wywodzą z tych, z tych rodzin, czy to właśnie osoby z DDA, czy, czy osoby, które się zmagały z alkoholem, co zauważasz najczęściej w dorosłym życiu? Czy to można jakoś generalizować? Jakie zachowania albo jakie problemy, jaki to ma wpływ, może nie zachowania, jaki to ma wpływ później na dorosłe życie takiego dziecka, które dorastało w takim domu? No myślę, że jest kilka takich kwestii, które rzeczywiście przebijają się jak jakaś kalka. Jak słuchamy różnych historii różnych osób, to te schematy są powielane. Przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli wychowujemy się w jakiejkolwiek rodzinie dysfunkcyjnej, czy to jest alkohol, czy to jest przemoc, czy to są narkotyki, czy na przykład w ogóle dysfunkcja, relacji pomiędzy ojcem, matką, czy pomiędzy nimi jako partnerami. No to sprawia, że my, jako dzieci, w takiej rodzinie musimy po prostu przetrwać. A żeby przetrwać, to zaczynamy wytwarzać sobie pewne takie możliwości zaadaptowania się w tej rodzinie. To są takie schematy, których się uczymy, one nam pozwalają, no na przykład, na takiej zasadzie, że jeżeli dziecko robi daną rzecz X i widzi, że to działa. Na przykład jak ojciec wraca pijany do domu, jest awantura, no to dziecko chowa się i na przykład przez najbliższe trzy godziny wie, że nie można się odezwać, pisnąć, cokolwiek, bo może być awantura, może być bójka, mm. może mamy uderzyć, może mnie uderzyć i tak dalej. No to wie, że poprzez schowanie się, ciszę uniknie tego. tak? No i teraz wyobraź sobie, że ta sytuacja po powtarza się cyklicznie. Więc uczy się tak zwanego unikania. W ogóle myślę i to też jest w literaturze takiej psychologicznie opisane, że mamy takie trzy strategie przetrwania. Widać to też jest w naturze. Na przykład mamy, przetrwanie, mamy taką strategię przetrwania, która się nazywa po prostu walka. Druga strategia jest to ucieczka, trzecia zamrożenie. No i Jeżeli przyjrzymy się światu zwierząt, no to jeżeli mamy na przykład lwa na sawannie, który gdzieś tam dochodzi do sytuacji jakiejś konfrontacji, no to lew walczy, tak? no ale na przykład ta jego ofiara robi drugą jakby strategię, czyli unika, ucieka, po prostu jest to uciekanie. Mamy też taką strategię jak zamrożenie. To widać na, przykład na przykładzie jeża, jak do jeża się zbliżamy, to on się w sobie kuli, wystawia kolce, no i czekasz, my sobie pójdziemy i zostawimy go w świętym spokoju. I niestety te trzy strategie, takie typowo oparte też na naszych instynktach, czyli na tej właśnie woli przetrwania, przeżycia, to jest coś, czego my się w dzieciństwie uczymy. No i później uczymy się, uczymy, idziemy i załóżmy, że jesteśmy dorośli, i przede wszystkim te wyuczone schematy, strategie staramy się przełożyć na, na dorosłe życie. Zazwyczaj wygląda to tak, że ta strategia walki przekłada się na tak zwaną nadmierną kompensację. Zazwyczaj to są takie osoby, które jak popatrzymy na nie z boku, to na przykład są to osoby sukcesu. Widzimy, widzimy wykształcone, świetna praca, świetny wygląd, potrafią się zachować, wypowiedzieć i tak dalej. Natomiast te osoby wiedzą, ile ich to kosztuje i też jaką olbrzymią pustkę yy, czują w środku. Bardzo często są to osoby, które robią zupełnie inaczej, niż jak robiły yy, na etapie dziecka. Na przykład na etapie dziecka były wystraszone, wycofane i tak dalej, a nagle w dorosłym życiu, chcąc jakby wyjść z tego, robią coś odwrotnego, że na przykład są właśnie takie bardzo towarzyskie, chętnie występują, pokazują się, ten wizerunek jest dla nich bardzo istotny. No to jest taka pierwsza strategia. Drugą strategią jest właśnie ta ucieczka, inaczej unikanie, Czyli są to osoby, które, żeby nie skonfrontować się z podobną sytuacją, które miały w dzieciństwie, no unikają tych sytuacji. I niestety tutaj bardzo często to są właśnie te osoby powielające schemat z domu, bo niby unikają tego, a z drugiej strony, na przykład, żeby zagłuszyć te emocje, zaczynają sięgać po coś, co jest proste, łatwe i szybkie, czyli na przykład po używki. Mm. Więc wycofują się, ale zarazem sięgają po to samo, cze czego jakby doświadczyły w dzieciństwie i obserwowały. No i trzecia strategia to takie zamrożenie, to znaczy podporządkowanie się, czyli na przykład jesteśmy z partnerem, mamy rodzinę. Y i wiemy, że jeżeli postawimy granice, jeżeli cokolwiek postawimy na siebie, jakieś swoje zdanie zaakcentujemy, to na przykład zaowocuje to gniewem czy złym zachowaniem partnera. Więc my wolimy się wycofać, podporządkować, aby tylko był spokój albo było, aby tylko nic się za wiele w rodzinie nie zadziało. I no przede wszystkim nauczyliśmy się w dzieciństwie tego, że. No, lepiej jest wycofać się na tak zwanego świętego spokoju, podporządkować się, niż no, wzbudzić konflikt, jakąś dziwną sytuację. No i niestety bardzo dobre są w tym kobiety, bo no, wynoszą to z domu, tak, i później no, też podświadomie, niby oficjalnie szukamy kogoś na przykład innego niż nasz ojciec, ale no, to jakby instynkt genetyka robi swoje i nagle się okazuje, że wow, mam podobnego partnera do ojca, jak to się stało, tak? Mm. Więc to są takie trzy główne strategie przetrwania, które przekładają się na dorosłe życie. No i zobacz, jak to już de determinuje to nasze życie, tak? Mamy 20 lat, nie mamy jakiejś super wiedzy o sobie, o świecie. E, oczywiście możemy sięgnąć do literatury, zacząć szukać, ale nie każdy ma na to siłę, nie każdy ma na to też pieniądze, ale też nie każe przede wszystkim jest świadomy, że ma taki problem. No bo jeżeli w czymś żyjemy ileś tam lat, no to dlaczego mamy uważać, że to było jakoś tam super złe, nie? To się staje trochę taką normą i, i tak jak powiedziałaś, my podświadomie szukamy później też gdzieś czegoś podobnego, bo o ironię wydaje mi się, że może nam się to wydawać w gruncie rzeczy dużo bezpieczniejsze. No zresztą Chyba tak się nawet mówi, że lepiej coś, co jest nam znane, nawet jeżeli jest niebezpieczne, niż coś nowego, czy z czym nie wiemy zupełnie, jakbyśmy mieli funkcjonować i się zachować. Ale tutaj poruszyłaś wątek ojca i wybierania potem, na przykład podświadomie, czy mniej lub bardziej świadomie, swojego partnera, który jest podobny. I to jest o tyle ciekawe, że. Ja już tu przeprowadziłam dużo rozmów na różne tematy z różnymi psychologami, psychoterapeutami i często pojawia się ten motyw matki, która jest tak bardzo istotna w życiu każdego dziecka od dosłownie momentu tak naprawdę zajścia w ciążę i, i tego, jak dziecko jest małe i, i tak na pewno jest I, i faktycznie ta mama jest taką osobą, która nas bardzo mocno kształtuje, ale dużo mniej się mówi o tej... Postaci ojca, który też potrafi być mocno determinujący, szczególnie, tak sobie myślę, właśnie dla e, małej dziewczynki, później kobiety. E, jaki uważasz tutaj wpływ, jaka jest rola w ogóle ojca dla dorastającego dziecka? Jaki wpływ może mieć ojciec jako, jako rodzic, bo on jest trochę zawsze taki poje, te, pomiany, pomieni, pomijany, pomijany. E, ta mama jest zawsze tą osobą, która nas tak mocno kształtuje i determinuje. A to też nie do końca tak jest. No myślę, że rola ojca jest w ogóle przeogromna w ogóle w kontekście dziecka. W kontekście córki no o tyle znacząca, że ojciec jest pierwszym mężczyzną w jej życiu. No tutaj jakby możemy zacząć od rzeczy najbardziej oczywistej. Jeżeli wychowujesz się w domu, w którym dostajesz miłość, akceptację, opiekę za to, że po prostu jesteś dzieckiem, jesteś w tej rodzinie, jesteś ukochaną, córką, wyczekaną itd., jesteś szanowana, twoje granice są szanowane, jesteś uczona jak na przykład powiedzieć nie, w jaki sposób na przykład mówisz, że czegoś nie chcesz i rodzice szanują twoje zdanie. Nie musisz na przykład zasługiwać na to, żeby ktoś spędził z tobą czas, poświęcił ci uwagę, no to idziesz w życie i to jest dla ciebie czymś naturalnym, i na przykład pojawia się w twoim życiu sytuacja dziwna, niekomfortowa, na przykład spotykasz partnera, z którym no na początku jest dobrze, dogadujesz się i tak dalej, a nagle zaczyna się dziać coś dziwnego, to ty szybciej zareagujesz na to, że o. To jest coś, czego ja nie znam, to jest nowe, inne, mi się to nie podoba, czujesz ogromny niepokój, i jesteś w stanie szybciej na to zareagować i postawić granice, czy nawet powiedzieć, no sorry, ale ja się w to dalej nie bawię, nie tego szukam, tak? I jeszcze do tego ojca możesz zadzwonić, czy w ogóle z rodzicami pogadać i powiedzieć, że słuchajcie, no taka mi się sytuacja trafiła, co, co sądzicie. A co innego, jeżeli wychowujesz się w rodzinie, gdzie na przykład. Musisz na tą miłość zasłużyć w różny sposób. Na przykład musisz być no, tak przysłowiowo grzeczna, nie sprawiać problemów, na przykład tych problemów może być w domu na tyle dużo, że twoje są już tak mało istotne, że w ogóle nikt na to nie zwraca uwagi. Jesteś tak niewidocznym dzieckiem, że aż przykro na to patrzeć. Ojciec może karać cię ciszą, może karać cię tym, że najpierw ci coś obieca, a później tego nie zrobi. Będzie snuł wizję, ty będziesz wiedziała, że na przykład musi zrobić ileś tam rzeczy, żeby zwrócił na ciebie uwagę, jak poprawić mu humor, albo jak Tata wraca z pracy zły, no to trzeba choć na poluszkach wokół niego i jesteś tak czujna, wyczuwasz każde drgnięcie oka, policzka, ust, czegokolwiek, bo już wiesz, że tata jest zdenerwowany. Jesteś cały czas już tak programowana, zobacz lękowo, mm. bo no, no nie jesteś na przykład pięciolatką, która się bez trosko bawi, tylko już musisz być taka wyczulona. I później idziesz w życie, i z jednej strony gdzieś już wiesz, że to coś tam nie grało, że to powinno być inaczej. Już też widzisz, jak jest u innych. Na przykład idziesz do koleżanki nocować, jest inna atmosfera, tam się nikt nie stresuje przed nocą, że nie wiem, ojciec wróci taki czy inny z pracy, jest zupełnie inny dom. Już widzisz, że jest u ciebie inaczej. Idziesz w dorosłe życie, i z jednej strony już tak sobie mówisz, że. No, ja nie chcę takiego życia. Ja nie będę miała takiej rodziny. Ja nie będę miała takiego męża, jak moja matka i tak dalej. W teorii, w takim postanowieniu, no to brzmi to całkiem w porządku. Tylko, no życie życiem, ty się nie nauczyłaś stawiać tych granic, nie, nie nauczyłaś się też dbać o siebie. No i nagle, na przykład, trafiasz na, na partnera, który gdzieś powoli zaczyna te wszystkie takie taktyki ojca wobec ciebie stosować. I naprawdę Ciężko jest to przede wszystkim zauważyć, być wyczulonym na, na coś takiego. A po drugie jest też to, co mówiłaś o tej zmianie. No, jest takie powiedzenie, że swój wróg lepszy niż, niż nowy. I niestety to się przekłada na dorosłe życie, no bo zmiana związana jest z dyskomfortem i to bardzo ogromnym, bardzo często. No i nagle, wiesz, no, trafiać się takiej Niby inny ten partner, ale nagle widzisz te różnice. I tak z jednej strony tego nie chcesz, a z drugiej strony no jest to ci znane, wiesz jak to obsłużyć, tak znasz tą instrukcję, ty wiesz, że jak on wróci z pracy, to tam nie ma co zaczynać na przykład rozmów na ważne tematy, nie ma co mówić, że słuchaj, podjęłam decyzję, że wyjeżdżam z koleżanką na trzy dni, bo na przykład zaraz będzie awantura. Ty już to wiesz, znasz to. I niestety y, dochodzi do takiego momentu, że. Tak coraz bardziej to granice obniżasz, obniżasz, obniżasz i to jego zachowanie normalizujesz i po latach nagle budzisz się i jesteś w tym samym miejscu, w którym była twoja matka i jest, i masz te same odczucia, które czułaś w dzieciństwie, te same reakcje, nagle twój organizm szwankuje, wysyła ci sygnały, masz na przykład atak paniki, stany lękowe, zaczynasz mieć somatyzację różnych Objawów, ciągle się zastanawiasz, dlaczego cię żołądek boli. Jak on na przykład ma wrócić z pracy, albo wstajesz rano, albo na przykład idziesz zapytać o coś partnera i nagle masz ścisk w żołądku, i tak. O co tu chodzi? Zaczynasz chodzić po lekarzach, a to wszystko ma podłoże jednak psychosomatyczne. Więc no moim zdaniem, to dzieciństwo w ogromny sposób determinuje nasze dorosłe życie, nasze wybory, no chociażby wybór partnera. Oczywiście nie musi być zawsze jeden do jednego i na szczęście tak nie jest. Teraz no jednak mamy czasy, gdzie ten dostęp do psychoedukacji jest coraz lepszy, szerszy i, i, i bardziej w ogóle dostępny, więc jakby tych możliwości, mamy coraz, coraz więcej. No, nasze mamy i babcie no nie miały z, z tyle szczęścia, co my mamy teraz. Przede wszystkim też coraz częściej się o tym y, mówi. Nie musi być jeden do jednego, ale nawet ze swojej perspektywy powiem, że jako y, 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 córka rozwodników i, i wiesz, to była taka standardowa sytuacja, mm -hmm. gdzie jak pewnie w większości polskich domów, dziecko zostaje z mamą, Tata się wyprowadza, myślę, że jednak w większości tak to właśnie wygląda. To wiem, że to ma ogromny wpływ i, i myślę, że te kobiety, które dorastają później w takim domu, czy to w domu, w którym, nie wiem, jest problem alkoholowy, czy są rozwiedzeni rodzice, czy cokolwiek innego, co gdzieś tam ma właśnie wpływ na ten okres naszego dorastania, który się właśnie wiąże tutaj na przykład z ojcem, często też wyrastają. Hmm, na takie kobiety, mówię to też ze swojej perspektywy, które przez bardzo długi czas się boją takiego odrzucenia i boją się, że znowu zostaną same, czy zostają, zostaną porzucone. I ta samotność nie musi być dosłowna, tak jak w przypadku Leny. No jej, jej tata nie odchodzi w fizycznym znaczeniu, nie wyprowadza się, tak. On jest obecny, ale tak naprawdę nie jest. I, i myślę, że że ten taki strach przed odrzuceniem e, może właśnie wynikać też z tego, i dlatego też wiele kobiet później się godzi na takie związki, z których pewnie wyszłoby dużo wcześniej, czy odeszłoby dużo wcześniej, gdyby nie bały się właśnie tego takiego porzucenia i osamotnienia. Myślę, że są takie dwie, dwie tendencje. Pierwsza tendencja to jest właśnie taka, o której mówisz, że Niby nie, nie chcę tego samego, nie chcę tych schematów powtarzać, a nagle znajduje się w czymś podobnym. Odkładam to, a może się zmieni, a może będzie inaczej. Też perspektywa samego odejścia jest bardzo przerażająca, mm. no bo. A jeszcze, jak w międzyczasie jesteś w jakiś sposób uzależniona od mężczyzny, czy to finansowo, czy to pod względem mieszkania i tak dalej, no to to odejście wiąże się, że z dnia na dzień jakby to tracisz, prawda? No to też te formy uzależnienia są bardzo różne i też mają tak jakby różne cele, tak? No bo jeżeli ktoś się naprawdę finansowo od siebie uzależni, no to masz bardzo duży problem, bo no z dnia na dzień nie odejdziesz, tak? Wystarczy poczytać na właśnie jakieś akta sądowe z rozpaw, rozpraw rozwodowych i tak dalej, ten czynnik ekonomiczny jest szalenie istotny. Ale też jest druga taka tendencja, takich kobiet, które no tak czasami górnolotnie, czy nawet trochę prześmieszczą, mówi się, że takie super, ultra niezależne. Ale to są właśnie kobiety, które na przykład bliskość czy jakąś formę zaangażowania, one kojarzą z uzależnieniem, chociażby emocjonalnym, tak? Samo to, że ja bym mogła spotkać mężczyznę, do którego coś poczuję, no już jest to jakaś forma, prawda, odkrycia siebie, bliskości itd. Ale ja na przykład mogę się bać tego, że ten mężczyzna, no jeżeli już ja będę z nim blisko, no to może to jakoś wykorzystać, bo na przykład jestem tego nauczona że na przykład byłam, no bo mimo wszystko dziecko kocha rodziców, tak? I mówi się, że prędzej gdzieś tam w sobie zaczyna szukać winy niż w tym ojcu czy w matce. Zazwyczaj też jak jest takie małe, bo im starsze to widzi więcej. I na przykład byłaś z ojcem bardzo, no kochałaś go mimo wszystko, tak? Ale on cię ciągle ranił, ranił, ranił i tak dalej. Więc no jesteś tego nauczona, że to uczucie, ta, ta miłość no, wiąże się z ranieniem, i stąd się tak mówi, że miłość boli. No nieprawda, miłość jako miłość nie boli, powinno być czymś odwrotnym, czymś, co nam daje wzrastać, wzmacnia nas, daje możliwości, przede wszystkim sami ze sobą się dobrze czujemy. To jest miłość. Natomiast, jak ktoś mówi, że miłość boli, no to absolutnie mówi o odwrotności miłości. Więc no, taka ultra niezależna kobieta, ona też została w ten sposób ukształtowana. No, i z jednej strony ma jakąś taką przewagę, no bo w razie czego może to wszystko rzucić, iść dalej i, i, ta, i, i no poradzi sobie w życiu, tak? Ale z drugiej strony, no, to zbliżenie się do mężczyzny, czy w ogóle jakieś takie nawet relacje przyjacielskie, ona może nawet w takim dopuszczeniu do siebie nie wiem, innej kobiety, tak? Może widzieć już jakieś takie ona ma jakiś cel, ona coś będzie ode mnie chciała, a to mnie wykorzysta, a to za jakiś czas i tak mnie zostawi, więc cały czas jesteś taka czujna, wyczulona na to, że ktoś gdzieś ten cios z której strony może zadać. I to jest bardzo przykre, bo możesz mieć wszystko, możesz mieć świetną pracę, pieniądze i tak dalej, a z drugiej strony jesteś tak pełna lęków i tak nastawiona na to, że to właśnie to, to skrzywdzenie, z której strony może przyjdzie za chwilę, że zobacz, to nie masz spokoju tak naprawdę, nie? To też jest forma ucieczki, trochę tak. inna, ale dalej yy, ucieczka. W przypadku Leny to jest w ogóle takie trochę wielowymiarowe, jeżeli chodzi o tą ucieczkę, bo z jednej strony yy, w tych takich scenach, gdy ona wraca do domu późnym wieczorem i czeka na nią tata i on jest pod wpływem alkoholu, to ona rzeczywiście się wycofuje, woli nic nie mówić, woli się nie kłócić, nie wchodzić w jakąś tam dyskusję. Przyjmuje generalnie wszystko, co ten tata mówi, i, i idzie spać, czy płakać w poduszkę, i, i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony też planuje taką prawdziwą ucieczkę, mając lat zaledwie 14, i znowu. Myślę sobie, że to wcale nie jest taki odosobniony temat, kiedy kiedy gdzieś to dziecko się czuje tak bardzo samotne, że jako jedyne wyjście z tej sytuacji widzi dosłownie ucieczkę z tego domu rodzinnego. Czy ty takie sytuacje w swojej pracy wśród tych osób, z którymi czy dziećmi, z którymi miałaś okazję się spotykać. Miałaś, no poza oczywiście bohaterką, która jest, książka, która jest napisana na faktach, ale miałaś okazję się faktycznie spotkać, że, że to się dzieje, że te dzieci tak naprawdę podejmują tak drastyczne decyzje. No taki pierwszy szok przeżyłam już na studiach, kiedy w ramach jednego przedmiotu poszliśmy na zajęcia socjoterapeutyczne do ośrodka i tam były dziewczyny niepełnoletnie, ale też no niewiele jakoś młodsze od nas, no bo my tam miałyśmy po 19-20 lat. Mm. Oczywiście, to były takie zajęcia, gdzie dopuszczano studentów związane z jakąś taką czynnością, typu jakieś takie artystyczne dzia działania i tak dalej. My się z jednej strony przyglądaliśmy, a z drugiej strony jakby mogliśmy wejść w taką konwersację, poznać te osoby. I pamiętam taki szok, jak po iluś takich zajęciach, nam no, byliśmy takie zachwycone, że my możemy być takim wsparciem dla tych dziewczyn itd. i tak dalej. I to trochę nas zaczęło dziwić, że dlaczego takie dziewczyny są w takim ośrodku, nie? A później dostałyśmy do wglądu akta, i no, to, to był ten szok, właśnie, co, co stoi za tymi osobami, tak? I tak później patrzyłaś na, nie wiem, załóżmy, Anię. I no, wydawała ci się osobą, która nie wiem siedzi tam coś z plasteliny tworzy właśnie i, i fajnie nam się rozmawia, ale z tyłu głowy miałaś tą przeszłość, która za nią stoi. Mało tego też te opiekunki w tym ośrodku powiedziały, że niestety jak już wychodzą po z tego ośrodka, to bardzo duży procent jakby wraca do tego dawnego życia i to mm. też było takim drugim szokiem, że no, no ten, ten współczynnik jakby powracalności do starych schematów jest tak wysoki. Więc to był taki pierwszy szok, później były kolejne, jak już poszłam w tą pracę zawodową, więc dla mnie jakby takie historie nie są czymś nowym. To się dzieje naprawdę na co dzień, czy to w Warszawie, czy w małej miejscowości, w jakiejś gminie do pięciu tysięcy te historie się dzieją. Jeszcze wydaje mi się, że w Wielkim Mieście ta perspektywa jest trochę taka spłaszczona, bo tutaj jest taki szybszy dostęp do różnych rzeczy i szybciej się reaguje. Natomiast w takich mniejszych miejscowościach też jest nadal takie ciche przyzwolenie na, na różne rzeczy. No niestety jest to bardzo jeszcze żywe. Dlatego jak jakby wymyśliłam hmm, czy znaczy tak. Y Sama powieść jest oparta na, na faktach, tak? natomiast Lena jest taką jakby przedstawicielką pewnej grupy mm -hmm. młodzieży. My ją poznajemy tak naprawdę w wieku od 14 do 20 lat i widzimy też taką pewną przemianę. Lena z jednej strony, ona wie już, ma tą strategię przetrwania, która polega na unikaniu, wycofaniu się. Ona z tego, z tym go ojca, bo jakby, jakby nie. No, nie zachęca do różnych złych zachowań, wycofuje się, natomiast zaczyna budować sobie zupełnie alternatywną rzeczywistość, i ona wie, że jest skazana na siebie. Przede wszystkim wie, że potrzebne są jej pieniądze, hmm. ponieważ no, pieniądze dają wolność, więc zaczyna szukać możliwości zarobku, zarobku tych pieniędzy. No i znajduje, najpierw są to małe rzeczy, kradzieże, sprzedaż i tak dalej, a później jakby wchodzi no, w świat e, czarnych interesów, e, niebezpiecznych ludzi. I szybkich pieniędzy. Natomiast wie, że to jest taka jej szybka droga do tego, żeby wyrwać się z tej rodziny, ale z drugiej strony też wie, że musi być ostrożna, ponieważ jest świadoma, że jeżeli to by wyszło, czy jej zachowanie by zaczęło rzucać się w oczy, no to jakieś instytucje się w końcu o nią upomną i mogą ją z tej rodziny też wybrać. Więc zobacz, jak ona na ileś sposobów musiała mówiąc kolekwialnie kombinować, żeby przetrwać. Bardziej przychodzi mi też na myśl, jak. Dużą świadomość miała mając lat kilkanaście. Bo jednak wiesz, jak ja sobie przypomnę siebie mm -hmm. mając lat 13, to nie wiem, czy bym do takiego tematu podeszła w tak praktyczny mimo wszystko sposób, tak? Że, że to nie było na zasadzie. Takiej trochę historii, że budzę się w nocy, pakuję plecak i uciekam na jedną noc, żeby rodzice zauważyli, bo, bo często tak jest, tak? że chodzi o takie zwrócenie to jest takie wołanie z drugiej strony o pomoc, zwrócenie po prostu uwagi na siebie halo, jestem tutaj, popatrzcie mhm. na mnie. Tylko to, co robi ona, jest takie bardzo mocno. Yy, zaplanowane i to się nie dzieje znowu w ciągu jednej nocy, tak? Tak jak powiedziałaś, ona wie, że żeby się wyprowadzić, czy żeby uciec, jakkolwiek to nazwiemy, ona potrzebuje do tego pieniędzy, więc yy, myślę sobie, że jest to bardzo świadome i dojrzałe, jak na wiek. No I ta dojrzałość świadczy o tym, że coś poszło nie tak, mm. no bo czternastoletnie dziecko powinno mieć zupełnie inne zadania, problemy i życie. Oczywiście. I też właśnie pamiętam, w wydawnictwie dużo o tym rozmawialiśmy, bo to jest tak, że jeżeli ktoś nie ma do czynienia z dziećmi czy z młodzieżą w takich warunkach wychowujących się, to trochę żyje w takim innym świecie. Rzeczywiście, gdzie 14-latka, to nie wiem, czyta książki, ogląda sobie TikToka, jakieś seriale na Netflixie ogólnie. Żyje tak, jak powinna żyć 14-latka, i to jest normalne. Natomiast, jak ktoś ma styczność już z młodzieżą czy z dziećmi wychowywanymi właśnie w takich skrajnych warunkach, to przede wszystkim zauważa taką ogromną nadodpowiedzialność. To jest w ogóle przerażające, jak nieraz 13-, 14-, 15-latka jest w stanie. Hmm, właśnie być nadodpowiedzialna za siebie, za rodziców, za rodzinę, za wszystko. To jest takie dziecko ratownik, będzie ratowała wszystko. E, oczywiście może dojść do wniosku, że no, czas ratować siebie, no bo reszta już jest takie zgliszcza, że za wiele się nie da zrobić. Więc nadodpowiedzialność to w tej sytuacji jest bardzo taka cecha świadcząca o tym, że coś poszło mocno nie tak. Druga cecha, mm, no przede wszystkim to, że ona nie ma tych problemów typowo nastoletnich. No oczywiście ma też problemy w szkole, jest prześladowana, ale też wie, że to jest takie chwilowe, że, że to może się skończyć. Ona wie, że to do tej szkoły musi tam przetrwać do tego ostatniego rocznika, a później już będzie wolna. Zobacz, jaka determinacja, prawda? To też no, pokazuje, jak ona chce, jak ona wie, że musi o to zawalczyć i że to jest jedyna słuszna droga. Oczywiście, jak poznamy ją historię, to wiemy, że ona dokonała mnóstwo nieciekawych wyborów. bottles To też nie jest tak, że ona teraz jest ultra odpowiedzialna i wszystko idzie jej super i tak dalej. Ona stara się taka być. Natomiast no, trafia na takich ludzi, na takie sytuacje, no, które skłaniają je, ją do rzeczy, których nigdy by nie, nie, nie zrobiła. zrobiła i też do, do decyzji, których nigdy by nie podjęła. Więc z jednej strony jest na to odpowiedzialność, a z drugiej strony takie pójście na żywioł, no bo też już w sumie nie ma wyboru. Mm. Jedynie co możemy zrobić, no to gdzieś tam smucić się nad, nad tym, że, że że są takie dzieci, taka młodzież, takie sytuacje, i że w XXI wieku no, jest to dla nas szokiem, tak, że do, dochodzi do czegoś takiego. I co tu zrobić, żeby tak się nie działo? Hmm. Ty masz jakiś pomysł na to? Co tu zrobić, żeby tak się nie działo? Czy masz jakąś taką idealną sytuację w swojej głowie, wyobrażenie tego, jak to powinno wyglądać? Niestety nie mam, ponieważ to jest tak y, wielo. Płaszczyznowe zagadnienie. Tak naprawdę powinno się wyjść od rodziny, jako systemu, w którym wychowuje się dziecko, a zanim jest rodzina, no to jest relacja miłosna, romantyczna i tak dalej. Czyli właściwie powinniśmy zacząć od początku, czyli od dziecka. Od dziecka, na którym powinno się skupić uwaga. Myślę, że też takie przygotowanie. Dziecka do, 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 do dorosłości, do, do też takiego etapu nastoletniego, wsparcie na, na, na różnym etapie, przede wszystkim dostępność do tego wsparcia, i ogólnie to się dzieje. Teraz to Pokolenie Zetek, myślę, jak żadne inne, ma dostęp już i do wiedzy, do informacji. Raz, że sami mają jakby więcej możliwości szukania tej pomocy. A dwa ta pomoc systemowa jest rozwijana. Co prawda w Polsce nadal, w powijakach i tak dalej. Ale no jednak jest dużo więcej niż te 15, 20 lat temu. I idziemy do przodu, więc no to są zmiany na plus. Natomiast nie dam takiej odpowiedzi, co możemy zrobić. No. Dziecko na ten moment niewiele nie zrobi e, na 100 już może, może na przykład e, szukać pomocy w szkole u psychologa, u pedagoga, jak skończy 18 lat, może gdzieś tam już w ogóle dużo zrobić. Przede wszystkim zastanowić się, no ja w ogóle jestem za taką wizją, e, takiej rzeczywistości, że mamy na przykład te 17, 18, 19 lat, no i że idziemy na taką na przykład półroczną terapię. Hmm. Żeby w ogóle tak. Wiesz, zastanowić się nad sobą, no bo ten okres, no każdy z nas to przychodził, bo to, to nie chodzi tylko o zetki, bo każde pokolenie było tym pokoleniem, które miało te 17, 18, 19 lat. Były, było to samo, my jesteśmy do, do siebie bardzo podobni, tak? Tak jak w tej piosence znanego zespołu, każde pokolenie ma swój czas. Mm. I każdy stał przed perspektywą. Tego, jak będzie wyglądała dorosłość, perspektywą wyboru szkoły, studiów, pracy, jak to będzie wyglądało. Na 30 lat to się wydawało, że to e, jest tak już odległa rzeczywistość <laughs> e, i każdemu z nas też towarzyszył niepokój, lęki i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest taki pierwszy dobry moment, kiedy mm. możemy zastanowić się nad takim podsumowaniem. E, też takim naprawieniem tego, co, co było nie tak, wskazaniem jakby pewnych kierunków pracy nad sobą, bo taka psycho, psychoedukacja w ogóle nad, nad sobą jest szalenie istotna. Więc wydaje mi się, że to jest taki pierwszy dobry, dobry moment. No i zobacz, to już jest taki etap, gdzie idziemy w tą dorosłość i to też nam pozwala zastanowić się no chociażby nad wybo wyborem tego partnera, żeby ten wybór był bardziej świadomy, tak? żebyśmy też no, siebie lepiej poznali. No ja jak siebie porównam w perspektywie 10-15 lat, to mam wrażenie, że jakaś galaktyka się otworzyła nowa. E i tak to ogólnie wygląda. Myślę, że każdy z nas ma takie odczucia, jakbyśmy byli, nie wiem, innymi osobami teraz, tak, że bardzo dużo się zmieniło. No przede wszystkim jest doświadczenie życiowe, mnóstwo tych błędów. No ale są takie sytuacje, których możemy pominąć, które możemy pominąć. No chociażby wybór tego partnera. Jak zrobić, żeby dobrać osobę, która będzie dla nas, która będzie to osobą wspierającą i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotne. No, w ogóle, ta, ta okres dziecię dziecięctwa, e, tej wczesnej młodości, no jest tutaj sprawą kluczową. Tak, ja absolutnie się z tym zgodzę, bo mm, ile rozmawiam z kimś z pokolenia Z, to widzę, że te zmiany e, następują. One może nie były jakieś super szybkie i tam jeszcze jest pewnie bardzo dużo do zrobienia, ale rzeczywiście są. Mm. I mam nadzieję, że też się odchodzi już od takich krzywdzących stwierdzeń czy przysłów typu: Dzieci ryby głosu nie mają, bo nie wiem, kto jest pomysłodawcą czegoś takiego, i że te dzieci są trochę bardziej jednak teraz słyszane i zauważane. Ale, będąc przy pokoleniu Z, bo tu mnie ciekawi Twoja, twoja opinia czy obserwacja z racji tego, że wyszłyśmy, do tej rozmowy, tak naprawdę, od tematu samotności, który się przewija w tej książce, to znowu chodzą takie słuchy i opinie, że jednak to pokolenie Z jest dużo bardziej samotne, właśnie też przez tą samoświadomość i to, że też mają może większy wybór, większy dostęp do, do informacji, e, większą świadomość tego, czego nie chcą w swoim e, partnerze. No, ale jednocześnie to generuje coś takiego, że nie ma tak naprawdę tej odpowiedniej osoby, która by spełniała te wszystkie oczekiwania. I że rzeczywiście to jest pokolenie, które tak bardzo jest sfokusowane na przykład na swojej karierze, czy na tym, co chce osiągnąć. No, że to są tacy ludzie, którzy są bardzo samotni. Myślę, że jest to pokolenie, któremu poświęca się bardzo dużo uwagi, i żadne przed tym pokoleniem tego nie miało. Hmm. To jest na pewno, to się dzieje. Także to mają na plus, bo mają <laughs> poświęcaną uwagę i to bardzo. Mają dostęp do informacji, do wiedzy na skalę dotąd niespotykaną. Mają dobrostan, dobrobyt, którego nie doświadczono wcześniej. Mają dostęp do wielu usług, możliwości produktów, do no, których wcześniej dostępu nie było, więc no, to są zmiany ogromne na, na plus. No, oczywiście gdzieś tam, jak się różne raporty, badania prześledzi, rzeczywiście gdzieś tak pojawia się tak, taki, taka tendencja, że no, to pokolenie czuje się samotne. Jak kiedyś był taki projekt społeczny, to pamiętam, że 60% respondentów, było ich chyba tam ponad 1200, Wyszło na to, że czuje się bardzo samotna. 40% uznało, że nie ma bliskiej relacji z kimkolwiek, a 17, że w ogóle jakby nie ma nawet osoby, o której mogłoby powiedzieć o swoich problemach i tutaj moglibyśmy teraz się zastanawiać z czego to wynika no zaraz gdzieś tam rzucamy hasła o mediach społecznościowych, hmm. że, że to jest taka ułuda trochę taka namiastka tych relacji, a że w realu bardzo to kuleje i z jednej strony jest to racja, no bo nie wiem, no mamy tego Facebooka, mamy tych znajomych, ale jakbyśmy tak wycisnęli e, <taki> takie, takie sedno z tych znajomości to pewnie by zostało ze dwie, trzy, cztery osoby, a reszta no to rzeczywiście są po prostu znajomi, tak? Myślę, że na pewno są na niespotykaną tą skalę bombardowani informacjami z każdej strony. To jest właśnie ten minus. To może prowadzić rzeczywiście do takiego ogłuszenia, takiego poczucia, że właściwie już nie wiem, co mam wierzyć, kogo mam słuchać, komu mam ufać. Może to prowadzić do poczucia takiej pustki, takiego właśnie. Zdystansowania się do ludzi, no bo no wystarczy odpalić internet, każdy mówi coś innego, ciągle nadaje, nadaje i nadaje, prawda? I no teraz dokonać wyboru, kto ma rację, kto tej racji nie ma, za kim pójść, za kim nie pójść, i to też dotyczy się relacji. Też no jest to widoczne, i nie tylko wśród tak Jest teraz takie coś, zauważyłam, że. Skoro mamy ten wybór, to ten wybór może być nieskończ... nieskończony, mm -hmm. prawda? E, I my możemy szukać partnera na zasadzie takiej: no okej, okay, no mam, mam tego partnera, ale gdzieś tam e, jest może opcja lepsza, ktoś, kto bardziej do mnie pasuje i tak dalej. E, to też jest taka pułapka, że ogólnie jest ktoś, ale. Może być lepiej, bardziej, więcej. To też już prowadzi do takiego znowu poczucia osamotnienia, no bo nie pozwala nam budować trwałej, silnej, dobrej relacji, tylko gdzieś tam z tyłu głowy już mamy taką, jakby aplikację działającą, że, że coś może być lepiej, inaczej. Więc myślę, że takich czynników poczucia samotności wśród Zetek jest, jest dużo, a z drugiej strony mają właśnie narzędzia, gdzie o tej samotności mogą mówić, mogą szukać pomocy, więc no trudno mi jest tak jednoznacznie odpowiedzieć. Raczej bym się temu przyglądała i, i wyciągała jakieś takie wnioski, co, co można by było poprawić. A z drugiej strony jeszcze rzeczywiście postawić nacisk na takie realne znajomości. Prawdziwe. Prawdziwe, tak. Że, że ten człowiek w realu no to nie jest, nie jest wcale taki zły. Nie jest taki straszny. Tak. E... Myślę sobie, że no tutaj y, książka Niewierni jest taka wielowątkowa y, i porusza dużo problemów, y, dużo tematów. Tak jak powiedziałam, z którymi w jakim stopniu mam wrażenie, że każdy coś znajdzie, z czym będzie mógł się utożsamić mniej lub bardziej. Nie, nie mówię o tym, że też będzie pochodził z rodziny, gdzie był hmm. problem alkoholowy, ale te też sytuacje można, myślę, przenieść ze swojego domu. Gdzie tych problemów nie było. Więc myślę, że każdy może sięgnąć po tą książkę i, i się przekonać, ale czy jest coś, co Ty uważasz, że jest jeszcze ważnego do dopowiedzenia w tym temacie osamotnienia, tego, w jakim domu dorastamy, jaki to ma wpływ później na nasze dorosłe życie, o co ja nie zapytałam, a co warto byłoby dodać do tej rozmowy? No myślę, że jest to właśnie wpływ tego domu rodzinnego na relacje, które tworzymy, i starałam się odzwierciedlić tę historię na tyle dobrze i, i mocno, żeby czytelnik zobaczył no, Lenę nie tylko jako osobę, która ratuje się przed rodziną, ale też Lenę, która wchodzi w związki również z poczucia braku bezpieczeństwa. No bo. Tak, jakby drugą postacią w tej powieści jest Alex. Oni są z początku przyjaciółmi, znajomymi. Ta relacja niby rozwija się w porządku. To nie jest szybkie, to nie jest gwałtowne, rzeczywiście się przyjaźnią i tak dalej. Później zamienia się w relację romantyczną. No ja mam ten tak jakby. Kontekst tego, że rzeczywiście znam e, tę osobę w Realu, znam tą Lenę, która w Realu ma inne imię, i wiem, jak jej życie wygląda teraz, jak ono się potoczyło. I na pewno mogę powiedzieć, że. To, czego ona doświadczyła, bardzo determinuje właśnie takie życiowe wybory związane z partnerem. W książce widzimy to na przykładzie tego, jak ona już na przykład wraca do Warszawy, już poznajemy ją jako starszą, ma te 20 lat, jest partnerem tak naprawdę. Po to, żeby w ogóle z kimś być. My wiemy z książki, że ona traktuje to jako pewien układ, pewną umowę. Później dochodzi do rozstania i bardzo płynnie przechodzi w kolejny związek. Tak jakby w ogóle nie ma takiego odpoczynku, przerwy, czy przerwy dla siebie, i ona znowu przychodzi. Też tylko po to, żeby ten mężczyzna był jakoś taką gwarancją stałości w jej życiu, mimo że ona ma pieniądze, ma zaplecze, ma wszystko, no to zobacz, jak, jak bardzo kurczowo trzyma się e, no, tych mężczyzn. Tak? I mogę powiedzieć, e, że te wszystkie relacje, które zostały przedstawione w książce, już ich nie ma, natomiast ona, będąc teraz dorosłą kobietą, Absolutnie jest jakby to, jest jej numer jeden, żeby temu się przyjrzeć, żeby to naprawić, żeby się zastanowić, czego ona właściwie tak chce. No bo na pytanie, czego ty chcesz na ten moment, ona odpowiada, że nie wiem, w kontekście mężczyzn. Więc no to pokazuje, że jednak jest sporym problemem. Więc na pewno tutaj chciałabym podkreślić właśnie wpływ tego dzieciństwa, dorastania na, na relacje kobiety i mężczyzny. A druga taka rzecz to jest to, no bo poznajemy te szlenę i wiemy, że ona dopuszcza się samookaleczenia, tak? No więc tutaj już jest to bardzo mocna sprawa, ona jest tym sama, gdzieś tam z czasem od tego odchodzi, ale to pokazuje, jak kumulowane emocje, różne zdarzenia, przeżycia no wpływają na nas i na to, jak dokonujemy wyborów, żeby sobie, no mówiąc najogólniej, ulżyć. Mhm. I tym ulżeniem może być wszystko. To może być właśnie wejście w kolejne uzależnienie, może być to samoagresja, y, może być to właśnie wchodzenie w związku, związek, takie właśnie labilność. Y, I moim zdaniem ta książka właśnie pokazuje, że będąc tą dorosłą osobą warto się nad sobą Zatrzymać, zastanowić, nawet jeżeli nie mieliśmy takiego dzieciństwa mocnego, bo rzeczywiście ta historia jest mocna, jest skrajna, jest taka, że jak ją czytamy, to jesteśmy w szoku, że ktoś jest, był w stanie to przeżyć, wytrzymać, wyjść z tego i jeszcze jakoś to życie dorosłe ogarnąć i, i w tym wytrwać ale to nie muszą być takiego rzeczy tak mocnego kalibru w ogóle warto się zastanowić i też jeszcze mam taką na koniec w sumie prośbę że nie chodzi też o to żebyśmy nagle wszystkich obwiniali o wszystko bo samo obwinianie też jest na jakimś etapie potrzebne ja bardziej jestem za takim jakby taką definicją uwolnienia że no właśnie usiądźmy, zastanówmy się, co w tym życiu było nie tak, nazwijmy to, że tak, tak i tak było w tym dzieciństwie, to było złe, to było dobre. W myśl takiego często słyszę to zdanie, że no nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co nam zrobiono, natomiast jesteśmy odpowiedzialni za to, co my z tym zrobimy dalej. I to jest takie moje też hasło życiowe, że oczywiście możemy tą przeszłość... Rozpatrywać, możemy mieć ogromny żal, winę, rozpacz. Tych emocji może być dużo, one mogą buzować i to też jest normalne. Oczywiście będzie też obwinianie. Natomiast żeby nie, nie zatrzymać się w tym, żeby nie, nie jakby w tym bagienku właśnie już tego żalu, obwiniania, no nie budować na tym dalszego życia, tylko żeby zacząć, jakby. Robić coś więcej z tym, próbować, zmieniać. I tutaj ten nasz współczesny świat daje coraz więcej możliwości. Może być to terapia, może być to właśnie nawet czytanie mądrych poradników, słuchanie fajnego podcastu czy, czy rozmowy. Coś, co pozwoli nam nabrać takiego nowego spojrzenia, kierunku, żebyśmy mogli coś dalej ze sobą zrobić, coś dobrego oczywiście. I. Ogólnie, jak rozmawiam z ludźmi, to bardzo lubię się skupiać właśnie na takim kontekście dzieciństwo, a życie dorosłe, i właściwie każda rozmowa sprowadza się do tego samego, że są rzeczy, które na nas wpłynęły, które absolutnie nas ukształtowały, ale my, jako dorośli, mamy teraz możliwości, narzędzia. I właściwie siłę, żeby to zmienić i na tym nadbudować coś, coś fajnego i trwałego. I, i zawsze temu wszystkim, tego wszystkim życzę, bo też widzę jak w dorosłości cierpimy z różnych powodów, jak to się za nami ciągnie, jak to wpływa. I ja bym chciała, żeby każdy dorosły człowiek dotarł do takiego momentu właśnie... Hmm, żeby się zatrzymać i żeby się nad sobą zastanowić i żeby to nie było złe wydarzenie, które nas do tego zmusi, tylko taka autorefleksja, która przyjdzie z czasem, im szybciej tym lepiej. Tak, żeby nie musiało to być spowodowane żadną chorobą, wypadkiem albo czymś tego, tego rodzaju. I, I myślę, że żeby mieć też taką właśnie odwagę, trochę jak Lena bardzo wcześniej ją miała. Czy, czy to było wszystko, tak jak powiedziałaś, robione we właściwy sposób. To jest kwestia dyskusyjna i to może sobie każdy, kto przeczyta książkę, o tym sam zadecydować. Natomiast żeby mieć taką odwagę zawalczyć o siebie, bo my często tej odwagi nie mamy albo może nie jest to kwestia odwagi, my często nie myślimy, że zasługujemy na to, żeby o siebie zawalczyć. No, na pewno nie zasługujemy. Też boimy się. Jesteśmy naszpikowani właśnie różnymi typu lękami, przekonaniami na swój temat. Ja na przykład bardzo długo miałam taki problem, że ktoś patrzył na mnie i na przykład mówił mi, że dużo w życiu osiągnęłam, a ja tak patrzyłam się na te osoby i tak nie, nie docierało tak, jakby to do mnie. To było Czyli takie. Nie trochę. Swojego... Może nie tyle, co umieszczałam, co. Okej, okay, no, zrobiłam to rzeczywiście, to, 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 to było w moim zakresie moich możliwości, ale też nie umiałam na o tym głośno mówić, nie umiałam o tym rozmawiać w ogóle, albo też często słyszałam, że jak był jakiś taki sukces, to nie umiałam się z tego cieszyć. Mm. Więc to też były takie sygnały, które pozwalały mi stwierdzić, że mm, dlaczego ktoś to zauważa, a ja nie. I no. Oczywiście na zasadzie takiej autorefleksji, poszukiwania. Ja też cały czas mówię, że jestem w drodze, cały czas szukam, uczę się, próbuję znaleźć odpowiedzi na pytania, których mam całą listę i do dzisiaj nie wiem o co chodzi. Także, ale to bycie w drodze właśnie pozwala nam na takie przemienianie się takimi małymi krokami, aczkolwiek były też i bardzo duże zmiany, gdzieś tam zazwyczaj wynikające już z tego, albo z takiego mega dyskomfortu, że już człowiekowi było tak niefajnie w życiu, albo z wściekłości. I to z jednej strony, też jest jakiś taki wyzwalacz tych zmian. Ważne, że się pojawił w danym momencie. I w ogóle myślę, że takie, tak jakby podróż przez życie, spotykanie ludzi. Rozmowa z nimi, no właśnie, tak face to face, czy e, takie bliższe relacje, no pozwalają nam przede wszystkim poznawać e, siebie. No bo e, tak jak mówię, że każda książka jest jak lustro, tak. E, my w książce widzimy tak naprawdę siebie, zobaczysz to, co masz e, w sobie. I jako e, pisarka absolutnie to widzę, bo jak dostaję informacje, e maile od czytelników i nieraz jak piszą mi, e, dlaczego dana książka zrobiła na nich wrażenie, albo co im dała. I na przykład dla mnie jakiś wątek był takim wątkiem bardzo pobocznym. Nagle okazuje się, że dla nich jest to najważniejsze. Czasami napiszą tak, że ja mam wrażenie, że to nie jest moja książka, i zastanawiam się, jak oni to dostrzegli. Więc to pokazuje, jak my bardzo e, przykładamy siebie też, tak, do książki, hmm. do filmu i tak dalej. Więc myślę, że. Warto budować te relacje, żeby właśnie widzieć siebie oczami też innych ludzi, mieć taką informację zwrotną, no a zarazem poznawać siebie, żeby móc odpowiedzieć na te pytania, czego ja chcę w życiu, kim ja jestem. No bo jest Teraz takie, takie modne są memy, że no mam 50 lat i nie wiem, kim będę jak dorosnę, tak? I ogólnie znam mnóstwo ludzi, którzy rzeczywiście idą przez życie, mają pracę, ale na pytanie. No w ogóle takie, takie pytania typowe, czego chcesz, czy jesteś szczęśliwa, kim jesteś, takie zadane ad hoc, się okazuje, że mamy problem, żeby na nie odpowiedzieć. Hmm. Coś w tym jest. Łatwiej nam czasami powiedzieć, czego nie chcemy w życiu, niż tego, czego chcemy. Tak no to zdecydowanie, sobie, tak, sobie tak. Myślę. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że każdy hmm. tak sobie myślę, może ta rozmowa będzie dla kogoś, takim momentem do zastanowienia się um, i jakichś takich przemyśleń dotyczących swojego życia czy swojego dzieciństwa. Um, a oczywiście jeżeli ktoś jest ciekawy jak kończy się chociaż tak naprawdę ona się nie kończy e, ale jak kończy się książka przynajmniej i historia Leny zawarta w książce e, to ja zapraszam do, do przeczytania i, i Poznania tej historii, bo tak jak powiedziałaś, um, ciężko uwierzyć, że to mogło się wydarzyć. A jednocześnie myślę sobie, że, um, że takich, takich osób, jak Lena, jest dużo więcej. No, mogę dodać, że jako autorka tej książki, też osoba, która poznała Lenę w realnym życiu, jak usłyszałam tę historię, a wydarzyło się to dawno, dawno temu, gdy jeszcze w ogóle nie pisałam powieści obyczajowych, nie miałam na koncie żadnej, więc to już jest kawał czasu, jak oczywiście budując z nią relację, przyjaźń, bo to też nie było tak, że ona na dzień dobry opowiedziała tę historię. Przede wszystkim pamiętam, że pomysł, żeby powstała taka książka, też pojawił się dosyć szybko. Natomiast jakby każda z nas miała inne obawę. Ona miała obawę o to, jak zostanie oceniona mm -hmm. jej wybory, jej decyzje. Ponieważ wiemy z książki, że robiła też dużo złych rzeczy, bardzo złych, i bała się tego najbardziej, właśnie tej oceny, bez całego kontekstu jej życia, tylko że po prostu no tak zero-jedynkowo. A ja, jako autorka, bałam się, czy na pewno dobrze oddam emocje tej historii, nie samą fabułę, tylko właśnie emocje, te stany, które jej towarzyszyły, uczucia. No wiem ze źródła, że, że, że się to udało. udało. Natomiast mogę w jej imieniu powiedzieć, że, że ona jest cały czas w drodze, że szuka. Siebie, odpowiada sobie na pytania, kim jest. Totalnie zmieniła swoje życie, zmieniła też imię i nazwisko, jest inną osobą. Natomiast jest cały czas w drodze. Poszukuje, pyta, chce wiedzieć, kim jest, czego chce od życia. Jest sama, nie szuka mężczyzn na siłę. Na siłę chciałaby być bardzo szczęśliwa, chciałaby być zakochana, chciałaby mieć rodzinę, natomiast wie, że sama musi do tego się przygotować, poznać siebie, a z drugiej strony też wie, że jest to w sferze marzeń i do tego marzenia jest potrzebna druga osoba. Możemy jej życzyć, żeby to marzenie się spełniło. Ja natomiast też tak prywatnie, jak autorka, jako też osoba, która pracuje gdzieś dziećmi, z młodzieżą, Mam nadzieję, że takich historii będzie coraz mniej i że my jako państwo, jako kraj, no tą pomoc systemową będziemy ulepszali, żeby takie przypadki jak najszybciej wychwytywać i im zapobiegać. To ja w takim razie na zakończenie życzę Tobie, żeby kolejne powieści tego typu, typu były już musiały być już fikcją i nie były tak, na, to podstawie, podstawie na podstawie prawdziwych historii. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo Ci dziękuję.